Cześć i czołem! Witam Was w kolejnym odcinku z serii o Paladynie Diablo bez Lord of Destruction. Jest to Diablo 2 Resurrected. Siódmy poziom i zdaje się na kamienne pole marsz. O, standardowe wyjście od dołu i zaczynamy kamienne pole. Zdaje się, że o, to jest to, co mnie tu trzeba. Dobra, pan. W ogóle powiedzcie mi, bo jak ja sobie odtwarzałem potem nagranie, to miałem takie nieodparte wrażenie, że w ogóle, jakby to powiedzieć, nagranie jest takie ze strasznymi lagami. Powiedzcie właśnie, jak to widać u was, bo może tylko na nagraniu tak widać, że jest zlagowane, a tak to jest ok. Gniazdo, dobra, trzeba to zniszczyć. O, dobrze, że zamroziło ładnie. Wal, wal, wal. O. Oj, kurwa. Szczyloj, szczyloj. Szczyloj, szczyloj, no. To jest punkt nawigacyjny, ale to... Byłem tam, o, kruki, tak, niestety. Może jakoś to poszło. No mimo, że nie ma przedmiotów, to i tak trzeba powiedzieć, coś tam zadaje tych obrażeń. No, ale też kupiłem ją doświadczoną bardziej, tak? Także tego. Chodź tu, coś tu chyba zostawiłem. Nie, nie, dobra. Coś mi się przywidziało, tu będą przedmiotiki. I to nawet nie jeden. O, proszę, o, proszę. Proszę, jakie zdobycze tutaj. No i ta. Tak to się dzieje, nie? Generalnie. Teraz te kruki może tam są też. Weźmy to zniszczyć. O, wybuchnie. Bum. Dobra. Wybucha. Wybuchające zwłoki. Nie możesz. Panie, nie przeciążaj się. Się zarypiesz. Ta. Nie ma żadnych zwojów niestety. Jest to w sumie niedaleko punkt nawigacyjny, więc możemy sobie nim pójść. Widzę, że nie ma wrogów. Weźmy sobie tak. O. I cyk. Skoro jest niedaleko, to po co zużywać zwój, nie? I tak, idziemy tu. I tak, kupujemy raz, dwa, trzy, cztery zwoje. No wiadomo, to pójdzie out. To jest mój przedmiot. Jeden do zręczności. Czy jest to coś godnego uwagi? No chyba nie. Sprzedać. O, a to? Od ognia. No nie, no to jest słabe. To berło mrozu na razie jest najlepsze. 15. 5 odporności na ogień. Idźmy pan z tym. A, jeszcze jeden. Jeszcze jeden, dobra. O, 10 do skuteczności ataku, 1 do promienia światła. Niekoniecznie. Nawet jeżeli tam jest troszeczkę droższy. No dobra, skusiłeś mnie. Teraz tak widzę, że lepszych mikstur nie ma, więc można to wszystko spylić.
na spyl, jak to mówią, na złomach. Pytanie, jaką ty masz w ogóle najemniczkę? Ja mam 7 poziom, to powinnaś w ogóle oferować tak 8. Ale ty masz co najwyżej 6. I ze strzałą zimna. Masz jedną, drugą, dobra. Weźmy tą Aloizę. Wydamy, ale będziemy mieć lepszą. Z tą właściwym. Z tą właściwą strzałą. Nie wiem, czy ona. Chyba nie potrafiła zamrażać, ale. Ale przynajmniej. No, będzie pomagać, tak. To nie, nieodzownie. Dobra, tu jest nawigacja. Bo. Oho. Panie! Lagi znowu, czy co? A, miałem przedmiot wziąć. Aha, bo tu koledzy są. Dwóch. Wyzionęła ducha. A ja mam poziom i dajemy do energii. Bo przecież do czegoś ten zapał musi pójść. Dobra, damy trochę regeneracji. I weźmiemy sobie. Na razie to tak po prostu będziemy bezwiednie dawać do tych statystyk. Wydaje mi się. Tak, po prostu, żeby. Odporność na zimno, na ogień, dobra. Niech będzie. I teraz sobie wbijamy. Znowu. Oj, zaraz, co mi się tu wyprawia? Dlaczego mi się to tak wyprawia? No tak, przez przypadek wcisnąłem na laptopie z klawiszem funkcyjnym i dlatego byłem zdziwiony. Dobra, spleśniała księga to nie. Ja chcę tutaj wybierać rzeczy. Okej. Okay. Będzie wiadomo co. Aha. Nie pamiętam, czy to coś można było wynaleźć. Chyba nie. Jest jakaś skrytka. Kapliczka zdrowia niepotrzebna. Tu będzie ściana, bardzo ładnie. Będzie jakiś punkt odniesienia. No i tu jest podziemny tunel do mrocznej kniei. Ta spleśniała księga to oczywiście jest pod hrabinę już. Dobra. Muszę sprawdzać każdy głaz, bo niestety nie wiem, który jest jakby do aktywacji, do poruszenia. Kamień. Będę tak nadal wodził myszką, tak jak w jedynce. Także chciałem tak zobaczyć coś ciutkę więcej, nie? Poza mapę. Poza limbo, że tak powiem. Dobra. Jeszcze ta kaplicka się nie zregenerowała, no weź. Na co ja czekam? Dobra, chodź tu. W tak zwanym międzyczasie. No i ty sobie strzelaj. A ja sobie poczytam. Że żywcem pogrzebana została hrabina, która niegdyś kąpała się w odmładzającej krwi setek dziewic. A jej zamek, gdzie dokonano wielu strasznych czynów, szybko obrócił się w ruinę.
Nad podziemiami zagrzebanymi w zapomnianej przez Boga głuszy, niczym monument zła, wznosi się samotna wieża. To jedyne, co pozostało. Fortuna hrabiny została podzielona pomiędzy Claire. Chociaż niektórzy powiadają, że większa jego część nie została odnaleziona. Wciąż spoczywa pogrzebana obok murszejących czaszek, milczących świadków tego, jak nieludzki potrafi być człowiek. Bardzo lubiłem w ogóle tą opowieść. Była przydługawa, ale trzeba przyznać, że ten lektor w ogóle zrobił świetną robotę. Tak samo opowieść o fałszywych grobowcach Talrasha tam w tajemnym sanktuarium też jest bardzo ładna. Też mi się podobała zawsze. No ale... nie dla samych opowieści gramy. Kapliczka ognia, no to jeb. Proszę bardzo. Dobra, damy sobie dwójeczkę na chwilę. Póki mana jest zregenerowana. I pamiętam, o właśnie, Rakaniszu, chodź tu, cwaniaku. Chodź tu. Gdzie ten Rakaniszu? Rakaniszu! Oj. Zjechał mnie. No. Wal go, wal. Błagam, nie gnij. Brawo. Dałaś radę w końcu. Ja nie wiem, czy ci coś odzyska zdrowia. Dobra. Zabij! Bij dziada. Dobra. No i zawsze tam coś więcej miejsca będzie. Ktoś z kanału komentuje? Jestem przeciążony. Okej. Jak ja lubię zbierać te graty, nie? Jak to zrobić? Tak? Co tam ma tarcza? Dobra, zmieści się. Łotrzy co? Gryzie glebę. Te kamienne kręgi są tutaj. Spoko. Czy to jest wyżyna Tamoe, czy coś takiego? Nie, co to? Zimna równina? A, nie. Proszę mi stąd wracać. Proszę mnie się stąd wycofywać. Sobie już zmienił miejski portal, dobra. Serio? Dobra, o. Łatwo łotrzyce już. Zawalony. Idziemy tam.
tam. Więc tak. 21, 2 do siły, no to tak. To sobie zmieniamy. Odporność na zimno. No nie. O, ale 11 to już tak. Gniazdo co prawda ma, ale... O. Teraz tak, jeden zwój. Zwój raz. No słaby. Mikstura wzmocnienia, okej. Dog. W ogóle na razie do Charcy nie chodzę, aby to nie było moje przekleństwo. Dobra, wbijamy się. Z powrotem. Wydaje mi się, że to była jakaś poboczna lokacja, ale mogę się mylić. Dał ten łup w nagrodę. No to strzelanie, jesteś jakoś dużo lepsza od tamtych poprzednich. One tylko zdychać potrafiły i nic więcej, a ty proszę bardzo, proszę. Od razu. Wjeżdżasz cała na biało. Takie kamyczki można łatwo pominąć, a coś może w nich być. O, martwa łotrzyca, znowu. Takie cały czas graty zbieramy i dobra jest. Coś tu było? Czy mi się przywidziało? Dobra. Jakieś komentarze mi się wyświetlają. Nie wiem, czy to kierowane do mnie, czy... Czy po prostu dlatego, że mam postać online'ową i to leci na Battle.net po prostu. Handel. Nie, to chyba nie do mnie. Tak mi się wydaje, możecie napisać komentarzu. W sensie, nie teraz, tylko pod filmem. Bo szczerze to nie wiem, czy to ja do mnie kierowane, bo tak jakby... Niektóre komenty mogłyby być nawet do mnie kierowane. O nie. A nie. Idź pan za krzaki. Dobra. Ilość złota rośnie. I teraz tak. Oldschoolowy styl. Nie mam w ogóle jak to wyłączyć. Dobra, później się tym zainteresuję chyba. Na co mnie czat? Z jakimiś randomowymi ludźmi totalnie, bo ja przecież ich nie znam. Nawet jeżeli są moimi subskrybentami, to przecież nie mam prawa znać wszystkich moich subskrybentów, tak? Z loginów czy coś, to nie ma bata. Spleśniała księga, ale to już było. Dobra, ciebie.
co? O, coś tam strzelane jest. Coś tam jest strzelane. Doświadczenia. Dawaj, dawaj, dawaj. Jedziemy, jedziemy. Jak najwięcej, nawet nie zbieram przedmiotów. Jeszcze jedna doświadczenia, super. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze jest jedna, ale później to sobie mogę chodzić i zbierać. Ważne jest tu i teraz, że tak powiem. A i że też nie mam biegania. Dobra. No trudno. Trzeba będzie się regenerować na mopkach w trakcie walk. Patrzcie. Okej. Jedna kapliczka jest. Nie, zmęczył się. Niedobrze, niedobrze. Biegaj, biegaj. Jest. O! Walka, walka. Gdzie jest walka? Ach. Nie ma żadnego biegania niestety. Tak to wygląda. Żeby dochodzić, zbierać po całej mapie. Ale cóż. Już wrogów. Tak mi się wydaje. Możemy wejść na chwilę na tamtą lokację w sumie. Się zorientować, co w tawie piszczy. O. Chodź, 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 szybko, szybko. Jestem przeciążony. Dobra. Generalnie to teraz nie będę brać tej kapliczki, tylko dużo, dużo później. Bo wiadomo, że jeszcze kapliczka jest. W ogóle ja sobie zapalę już światło. Pozbieram sobie przedmioty i dopiero wtedy wezmę sobie kapliczkę. Wiadomo, więcej przeekspić, tylko przydałoby się też przygotować, nie wiem, ze dwa eliksirki na wytrzymałość. To na pewno bym sobie przygotował. Siema. Cztery, co za złom. Co za złom. A, większą miksturkę sprzedałem. Dobra, ja. Dobra. Miejski portal. I tak jak mówiłem, ze dwie miksturki wytrzymałości. Please. Potrzebuję. I tyle na razie. Tak. Tak, żeby sobie pobiegać. To mam. I zdaje się, że tak. Będziemy teraz zbieractwo uprawiać. Zwój mam, więc spoko. Chodźmy tam wcześniej.
Wszystko zdrowia, dobra, dobra. Na kamienne pole. Jeśli dobrze pamiętam, to ta kapliczka do doświadczenia była tam dalej trochę. Dlatego też wezmę sobie jakby zaraz po zażyciu mikstury, to wtedy sobie dopiero daję kapliczkę, nie? Takie doświadczenie to cenna rzecz. Wydropiła pięknie, no i już. To jest głupota, co robię, ale lubię sobie zbierać, bo więcej złota wtedy będzie. Grosz do grosza, a będzie kokosza. Lokacje ciekawe. Ale to mnie zastanawia, czy to nic nie można było zbroić w tym budynku. Znaczy tu to tak, ale to wiem, ale w tym z krową to tak dziwnie. Ale może nic się nie dało, no. Sobie mogę coś dopowiadać, nie? Jest. Stąd Wimrusy wyszli. Dobra, chodźcie. Proszę. I krótki łuk. Nie powiem, troszeczkę mnie zaskoczyły te dwie kapliczki doświadczenia na podrząd. To mi się nigdy tak nie zdarzyło. No to proszę, no. RNG jest łaskawe pod tym sensem. W tym sensie, znaczy się. Dobra, tak sobie myślę, tu już chyba nic nie będzie. To możemy się cofnąć. Oczywiście paladyn ma najgłupszą z możliwych metod układania przedmiotów. To jest chyba jeszcze głupsze jak w jedynce. Tak mi się coś wydaje. No, ale zdaje się paladyna nie było tam. Odpowiednik można powiedzieć barbarzyńcy, to tak. Wojownik, nie? Warrior był. Wojownik. To znaczy paladyn jako taki? No nie. No nie. Charakterologicznie to chyba Monk najbliżej. Chociaż to jest takie nadużycie trochę dla mnie. Jest kapliczka piękna, złota tutaj. Żeby ich nie kliknąć przez przypadek, bo... No. Bo to będzie tragedia. No i tu na speedrunie po prostu polecimy jak w mordę strzelił. I powinniśmy coś tam... Uszczknąć. Fajnie jest sobie też poukładać te przedmiociki. To samo będzie tam, że po prostu co będę biegł,
Nie będę się patrzeć na przedmioty, tylko od razu no w sensie expił, tak. Kategoria druga to jest w ogóle takie zbieranie przedmiotów tam, o, w takich chwilach. O. Fajnie, gdybym się jeszcze wrócił do miasta, byłoby elo. Ale no, nie wymagajmy zbyt wiele. O, o, o. O, proszę, weź mnie to zbadaj. Cie, co za słabizna. O, o, i to są właśnie te przedmioty. Jakoś w jedynce, w tej wersji, jak to mówią, Legacy. Nie mogę jeść nic więcej. Tej dziedzicznej wersji. Jakoś łatwiej można było rozróżnić te kamienie, który można poruszyć, który nie. Tutaj to jest jakby trudniejsze według mnie. Tak bardziej się zmywa. Miłego dnia. O proszę, fajna, fajna różdżka. Jak na ten początek gry to... Szac. Szac. Pięć koła wpadło. Okej. Ręczny toporek, proszę. Martwe łotrzyce bidne. Cyk. No to co? No to zdaje się, że będzie klikane zaraz. Że zaraz będzie klikane. No to wychodzi. No bo tak naprawdę to już to kamienne pole, wydaje mi się, oczyściłem. Tak, no ono też nie jest gigantyczne jednak. Myślałem, że będzie dużo większe, a nie. A nie było. Dobra, przyszykujmy się. Teraz tak. On się zregeneruje, nie wiem, czy to coś da, że będzie na pełnej. I teraz tak. Jedziemy. Jazda. Na pełnej. Na pełnej. No nie, zatrzymujemy się, nie, biegamy. Musisz teraz dużo biegać, panie. Biegam, dużo biegam. O, tak, to my lubimy. O nie. Okej, masz jeszcze kapliczkę, więc rypa ich tam. Zdrowo. No. Dobra, potem się to będzie zbierać. Ważny jest teraz exp. No dobra. Dobra, wypadł z baru. No, klikaj rzeszko. I wbijaj się tam.
zrobiłeś i jedziesz dalej. Nie zatrzymuj się. Kasu, kasu, kasu. Jak z bilety. No. Dobra, możesz zbierać. Uch, ale rajd. Ale fajnie, udało się jak najwięcej z tego wyciągnąć. Oczywiście energia znowu. 42 many. No to już całkiem fajnie to wygląda. Można sobie na chwilę dać modlitwę. Nową mijkę. No to coś nowego. Proszę bardzo. Znowu, dalej do przodu, polsko-ludowa. Teraz tak, zbieractwo wielkie. Uskuteczniamy, będzie powrót do miasta jak nic. Przecieżśmy taki rajd zrobili, że... Szok. Szok and show. Dobra. Kruszony szmarak, bardzo ładnie. Bardzo dużo kamulców wypadło, co mnie cieszy. Trał jeszcze, chociaż wątpię. No, raczej nie. Ale są jakieś sztuki złota. Coś tu jeszcze. O właśnie, to są te przedmioty. Jestem przeciążony. O, do przewidzenia, że to musiało się tak skończyć. I tutaj rzucamy portal, tylko pytanie, czy... Warto czegoś zbadać, coś tutaj porobić, weźmy to wyrzuć. Daj mi to. I tak. Zwój portalu to na pewno, ale tak to. No całkiem fajne byłoby dla niej. Oczywiście o ile ona by mogła tego używać. Nie ma większych mikstur na razie. Tą jedną co miałem to niestety nieopatrznie sprzedałem. Brawo ja. Weź te strzały. No i co? Jadziemy. Na handelek. Witaj w imieniu zakonu. Dwa gniazda, idźmy pan z tym. O, możemy sobie tam jedną miksturę wywalić w sumie. Tyle. Bez wzmocnienia to nie. Miejski portal. Proszę, proszę. Okej. Szmaragdzik, proszę. No, chyba nie będą się mieścić zaraz. Teraz to już na luziku. Możemy sobie chodzić nawet. Zresztą tam zaraz będzie... nie wodopój, co stacja benzynowa, gdzie można się zatankować. O. Nie będę zużywać całej.
Rakanishu. Nie mówią. Napadek, gnęta stuwa. Na szczała. Zabiła. Coś tam. Sprzedają zbroję tak bezwiednie, ale 24. No. Można było, natomiast to. 15% do obrony, miejsca na pasku tyle samo. Idź pan. Nie pamiętam, kto w Kurast. No bo na pewno w tym, w Ludgoleon, no to wciąż ten Steel, wciąż ten Varif będzie jakby naszym przyjacielem z racji klasy. Natomiast w Kurast nie pamiętam, kto był przyjazny w stosunku do Paladyna. Może Hratli? No, Alcor na pewno nie, czy tam Natalia. Natalia to była podzabójczynie. Ormus, może czarodziejka. To też tak nie pamiętam. Halo, koleżanko, ja tu potrzebuję pomocy. Czy nie potrzebowałem, ale generalnie przydaj się czasem na coś, nie? Nie będziesz ekspa za darmo. O właśnie, o właśnie. To jest praca zespołowa. Dobra. Kapliczka zdrowia kolejna. O, o, o. Dobra, tu jest poziom drugi, ale wydawało mi się, że chyba... Nie pamiętam, czy na poziomie drugim było przejście do Mrocznej Kniei, czy... Oczywiście w Mrocznej Kniei to będzie rajd, tak? Że już się przygotuję na to. Gniazda 2. Nad... Panie. Dobry. Koleżanko, strzelaj coś. No, strzelamy. Strzelaj sobie troszkę. Dostaniesz ode mnie regenerację. Może być jeszcze tak, że jeżeli ona kogoś nie zabija, no to też w ogóle nie dostaje expa. Na hita. Na hita. Bardzo ładnie. Czyli tu jest wejście do drugiego poziomu.
Ja i tak zwiedzam wszystko, więc mnie jakby umiejętność czytania map tak średnio się przydaje. No może pod te punkty nawigacyjne bardziej. Bo na przykład grobowce Talarasha też będę chciał wszystkie zwiedzić, no bo exp. A ta najemniczka to ona potrafi... Znaczy jest strasznie wymagająca, musi mieć przeciwnika pod nohalem, żeby zacząć strzelać, no a dla niej to jest proszenie się o śmierć. Aliza, będziesz grzać żwir od spodu. No to jadzie. Poprawiamy koronę i jedziemy dalej. Tak, widzę, że tak, na pewno tam będzie coś jeszcze. A szczelisz? Rakaniszu. Brawo, strzeliłaś. Tak, miejski portal oczywiście. Buciory jakieś tam. Dobra, to raczej słabsze od moich. Witaj w imieniu zakonu. Więc tak. To jest słabe, ale wytrzymałe jest w ogóle to berło. Trzeba przyznać, że tak. 8. No ja mam teraz 11, 10, 2 miejsca na klejnot. No ale tych miejsc na klejnot też nie będziemy używać, więc ten jeden więcej wolę mieć. I sobie sprzedaż, jeden zwój poproszę. O, jesteś, co za szmelc. Jadzie. Dwa tysiące, super. Sobie lokację zrobili. Cwaniaki. Czy nie zostali ożywieni? Dobra. Awansowała wreszcie. Zajęło. Nie, idziemy tam. Jak tam mana się regeneruje? Szybko czy wolno? To też mi się przyda. Znowu zwój miejskiego portalu, dobra. No tak se. Jeszcze by to potrzebowało w energię walić chyba. O! Tu
jednak tu. No to mogę jednak pójść. Tak nie ja, no w sumie. Można by rzucić TPK i poszukać punktu tylko. Bo raczej będę chciał tu skończyć. Tak po jednym punkcie nawigacyjnym, bo to nie chcę się przeforsować. Więc tak zróbmy. Tak. Znajdę sobie punkcik szybko. Dobra, dobra, idźcie ode mnie, idźcie ode mnie. Błagam was. Będziemy się pchać w kupę. Dobra, dobra, no, no, no. Aha. Tu nie będzie raczej punktu. Proszę za mną nie lecieć. Będzie, będę latać jak poparzony. Za tym punktem. Włączę sobie modlitwę w razie W. Dobra, tu nie będzie. Proszę się ode mnie odstosunkować natychmiast. Szukanie. Ważne, żeby tamta też nie zginęła, nie? O, proszę. Proszę, coś tam zarobiłem jeszcze, ale to chyba byłoby na tyle. Generalnie nic tu po mnie. No, biegaj. Nie angażuj się w żadne walki. Kapliczka napełnienia, proszę. Punktu jak nie było? Tak nie ma. Jest ruch mapy, dobra. No to bym się trochę... Jest, dobra. Chodź tu. Jeszcze na hita. Chodź tu. Teraz na obozowisko i tam będziemy mieć TPK do właściwego punktu, czyli mamy mroczną knieję i potem na kamienne pole, to już w ogóle tak, na kamienne pole, jeżeli się przetransportuje, to mniej więcej gdzie będzie? No tak, wcześniej było chyba bliżej, ale spoko. No w pobliżu punktu nawigacyjnego w każdym razie trzeba będzie poszukać. Dobra, co to jest? Sprzedaż. Mamy tu niejakie mikstury. O, takie coś się weźmie. O. Bo to się jednak przyda. No i mamy jeszcze po jednym zwoju, także elo. I tak, tych mikstur jest już coraz więcej. Zwój identyfikacji sztuk 1, dobra. I jedziemy do podziemnego tunelu. W podziemnym tunelu tutaj kończymy ten poziom i drugi, bo na dwójce to raczej powinno być krótkie, chociaż nie pamiętam to też. Tam trzeba był taki króciutki, czy... Wow! Wyjątkowa szybkość. Wyjątkowa szybkość. Zamraża, że jak. Lepiej niż Beko.
Dobra, no to jadziem sobie, bo musimy tak daleko przejść. Dobra, to tutaj. A jeszcze tam jest, przy fontannie możemy się zatrzymać, przy wodopoju. Jeszcze prócz tego drugiego poziomu to będzie w sumie się troszeczkę, ale nie muszę sobie regenerować, bo teraz będzie wodopój. Coś te studnie to chyba też lepiej nie. Okej. O, piękne lagi, piękne. Skampiła za kamieniem. Jest normalnie jak snajper Legolas. Mamy kapliczkę many, więc ją użyję. Mogę. To przez nogi już mogę. O. No. Proszę bardzo. 11. A reszta jest w sumie taka sama. 11. I tu mam gniazdo, tam nie mam. Dobrze. To jest za pęknięta włócznia. Aha, taka ma 8 miejsc, no to akurat. Wiesz pan? I co? I wracamy się. Tam była dwójka, tak? Tak. To idziemy tam. Strzelasz. Ja sobie trochę zregeneruję tutaj. Jestem przeciążony. Jestem przeciążony. Dobrze. Witaj w imieniu zakonu. Dużo teraz mikstur wzmocnienia wypadło. Na które to mikstury ja nie mam miejsca. Identyfikacji, proszę. Miejskie portale. Fajnie, co tu się dzieje? Identyfikacji, bardzo dobrze. No im więcej, tym lepiej. No, ale już nie ma na mi powoli miejsca.
trzeba będzie ją upychać gdzieś tam po kątach. No, z kolei sprzedać ich to też szkoda. Kostka Chora Dreamów jakby się przydała. Tak? No, tak. To chyba będzie tak samo długi poziom. Już godzina nagrania jest. Tak, wydaje się, że to będzie taki długi. To nie będzie taki krótki, tak mi się wydaje. Chociaż... Może się mylę. Nie, to chyba na czarnych moczarach, albo tam gdzieś później były właśnie takie dwupoziomowe i długie podziemia. Tutaj to chyba są jeszcze takie krótkie. Chociaż chce się jeszcze ugryźć w język. Nie, nie, to już jest krótkie. Ale wypadł. Pięknie, magiczne, magiczne. No. Proszę, odporność na ogień. No, no. To może być elo. Potem tak. To... No to będzie wiadomo, nie dla mnie. A to? Jeden do umiejętności moc. I to jest piękne. Może być nawet drogie. Może być nawet warte. I teraz tak. Zróbmy sobie przymiarkę. Co będzie lepsze? Bo tu jest 3 do umiejętności poświęcenie. Więc pod kątem zapału na poziomie 12, który jeszcze nie teraz, no to byłoby elo. Jeden do umiejętności moc. Defensywne. Nie, no to śmiałość to akurat nie daje mi nic. Moc z kolei dałaby do świętego ognia. Tak? Chyba nie. Premii do świętego ognia pochodzą ze zbawienia, z dalszych aur. Czy jednak nie? No to zostaje mi tylko poświęcenie w takim razie. Ale to brzmi spoko. Jeżeli na przykład sobie zamienię 9-18. 9-19. No, weźmy to sobie porównajmy. Ale to jest zimno. No właśnie. No właśnie. To nawet jeżeli będziemy bardziej trafiać, to nawet bez tego ma spoko szansę trafienia, bo więcej jak 95 nie utrafi. Więc to na razie możemy zlać żurem. To tak samo, a to plus 2 do umiejętności poświęcenie, 1 do odporności na ogień. I teraz pytanie, to będą łafory defensywne. Odporność na ogień, tak? Tryb aktywny, tryb pasywny, ja tego na razie nie rozumiem. Odporność na ogień, tak? Medytacja, modlitwa. To trzeba będzie też zdobyć. No nic. To akurat odporność na ogień to mnie nie kręci. Poświęcenie to jeszcze... A 20% obrażeń. 9-18. 9-18. Hello. No to nie. No to poświęcenie i poświęcenie mi da... Zdaje się stricte do tego. Nie.
A nie, tak, 12% obrażeń. No, to będzie elo, to będzie elo. Tak zróbmy, tak zróbmy. Idziemy dalej. Co to za panowie tutaj są? Dobra, to będzie dętka. Jak się nie wycofam w porę. Wycofaj się, pitulo. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. No nie, zabiją mnie. Błagam, błagam, chodź tu. Nie, jesteś. Uff. Lecz się, lecz się. Miał akurat mikstury. Trzeba cię uleczyć. Czy mogę ci coś dać? Nic ci nie mogę dać. Jeżeli to wyrzucę. No właśnie. Ląduję w tym samym miejscu. To zróbmy tak. Na wszelki wypadek. A, zużyłem. Ona nadal jest zamrożona? Coś takiego. Coś takiego. Nie no, to ty nie możesz być zamrożona. Proszę ja ciebie, koleżanko. Musisz tutaj. Chodź tu. O, strzelaj, strzelaj. No. Dobra, spaduwa, spaduwa, spaduwa. Leć, 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 leć. Nie chcę, żebyś ginęła tak marnie. Regeneruj się. Chwilę sobie poczekamy i dopiero wtedy uderzę na dziada. No bo co? Tu nie mam nic ciekawego. Chodźmy. Incoming! Strzelaj. Strzelaj, 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 strzelaj! Dobra, wycofka. Wycofka. Złapałaś aurę. Jedziesz. No, strzeluj. No, to było nieuniknione. Jeszcze się podleczysz. Wyjątkowo manę zużyję, żeby ją podleczyć. Co? Na razie tyle. Spoko. Będziesz żyć? Będziesz żyć czy nie będziesz żyć? No! Leczę się do końca. No. Nie. Uff, prawie. Strzelił w kolano. Przykliknąłem. Nie. Strzelaj. No. Zastrzeliła go chyba. Tylko mam nadzieję. Nie widzę dziada. O, jest. Znowu. Strzelaj, 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 bardzo dobrze. Bardzo dobra. I udało się przebić, super. Kapliczka many, by the way. Sobie ją zostawimy. Nie mogę nieść nic więcej. Nic więcej.
Teraz będzie coś do naprawy. Nie jest zbroja przypadkiem? Nie. Jolkę. I tak, to co właśnie sobie dopatrzyłem, to na pewno na sprzedaż, to tak samo, no nawet cenowo wypada tak, że wypada to gorzej. Miałem sobie naprawić przecież. Sobie sprzedam przy okazji też. Czym mogę ci pomóc? Cyk i naprawa całego ekwipunku to nie, tylko tego. O, 1000. No to drogo. To drogo. Ale wiecie, jak tak klepie potwory, klepie to. Przydać się przyda. Naprawiać. No i to by było na tyle. No więc tak. Tak naprawdę teraz wrócę na kamienne pole, ale ja sobie pójdę po prostu do mrocznej kniei już na drugiej rozgrywce. I tyle. Po prostu pobiegniemy do miasta. Gdzie tam było zejście? To było do mrocznej kniei na pewno, dobra. Nawigacyjny mamy. Dobra. Sprzedać itemki, zapisać. No, tym razem się udało troszkę szybciej, mimo tego, że tam były różne wariacje z tymi kapliczkami, ale koniec końców fajnie się udało tutaj przeekspić. 9 poziom, no to nawet tamta przekspiła. Że źle nie jest. Na kamienne pole. Tak, bo mamy mroczną knieję, dokładnie. No, a my jedziemy tu. W ogóle na kamiennym polu nie było żadnej dodatkowej lokacji? Zobaczę. To była zimna równina, tak. No i przejście na tunel, dobra. Czyli tyle. Dobra. Na jakim poziomie tam są? Łotrzyce jest 7. Strzała ognia. Jest 8. Strzała zimna. Ale wolę je sobie zostawić. Gdyby umarły, będę je mógł sobie po prostu kupić. To jest tak przezornie. Dzień dobry. Chyba dobry wieczór. Dobra, weźmy to sprzedaj. Tu jest jeden zwój dla ciebie. Jeet. No i tyle. Będę zapisywać. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobał odcinek. I co? Będziemy się widzieć w kolejnym. Zaczniemy sobie od mrocznej kniei. Oczywiście zwój infusa. Wrócimy sobie szybko na kamienne pole.
wiadomo, Tristram i te rzeczy, Rakanisz znowu dostanie w zęby. No i tyle. Dzięki, na razie.